Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielny, przedpołudniowy dzień na otwarciu dwóch wystaw z okazji 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Witam prezesa Radomskiego Towarzystwa, pana Leszka Jastrzębiowskiego, któremu oddam głos. Poprowadzi już tą część powitalną i o wystawie. Są katalogi z tej pierwszej wystawy Andrzeja Krynickiego. Jeśli Państwo nie macie jeszcze, to leżą na stoliku. Proszę się zaopatrzyć. Wystawa jest na pierwszym piętrze. Poprowadzimy i Państwo sobie zobaczycie. Druga też wystawa na pierwszym piętrze, ale jest na razie zamknięta. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Leszek. Dziękuję bardzo. To wspaniałe miejsce. Wspaniałe miejsce, które stało się naszym udziałem w naszym wielkim jubileuszu 60-lecia. A okazja jest rzeczywiście wielka, bo mało jest takich instytucji, które, takich właściwie stowarzyszeń, które przeżywają 60 lat w zupełnie dobrym stanie. Nie wiem, jak to się stało. Może Państwo wiecie, to chcę się podzielić, ale po prostu przeżyliśmy te 60 lat w znakomitym zdrowiu. To tyle o Radomskim Towarzystwie Fotograficznym. A teraz chciałbym powitać znakomitych gości. Mamy nad nami prawie zupełnie nad nami znajduje się dwie sale, na których pokazujemy zdjęcia pana Andrzeja Krynickiego. Zdjęcia te zostały odtworzone zgodnie ze współczesną techniką z zapisu analogowego znajdującego się na pozytywach, które zostały po tej pracy wielkiej pana Andrzeja Krynickiego, zostały otworzone, sfotografowane, otworzone cyfrowo, wydrukowane i są naprawdę świetne. Chciałbym za to serdecznie podziękować tym, którzy to zrobili. To jest przede wszystkim syn, pan Marcin Krynicki, nasz kolega Krzysio Zdanowicz, jak również Tomek Schmidt, który tam się gdzieś chował, on właśnie wydrukował te wszystkie fotografie w swojej znakomitej pracowni wydruków. No my to z Warszawy wieźliśmy, proszę Państwa, to jest znakomita ten. I one są naprawdę zrobione, znakomicie zostały otworzone. To wielka przyjemność. Ja nie chcę wiele się rozwodzić na tym, raczej będę prosił, żeby właśnie pan Marcin, czy może mama, która jest z nami, mama, tak, mama, czyli żona pana Andrzeja Krynickiego. Prosimy. To wielka uroczystość. Przyjechała również właśnie żona, no i oczywiście synowa pana Andrzeja. Nie wiem, jak ma na imię. Joanna, tak. Prosiłbym Państwa, pewnie Marcin zabierze tutaj głos jako mężczyzna, najważniejszy z grona. Ja natomiast taką krótką refleksją się chciałem podzielić. Jesteśmy w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej. Pokazujemy zdjęcia sprzed ładnych kilku lat. Proszę? Kilkudziesięciu lat. Tak. Lata 70. Proszę Państwa, to jest nowoczesna fotografia. To jest coś, co przekroczyło tą barierę oddalenia w czasie. To się nie zarchiwizowało. To jest znakomita, współczesna fotografia. I to jest wielkość tego autora.
życzyłby sobie każdy autor, żeby za te kilkadziesiąt lat ktoś pokazał jego zdjęcia, a drugi ktoś powiedział, słuchaj, to są zdjęcia, jakby były robione wczoraj. Z tą myślą twórczą niesamowitą. A pamiętajmy, to była fotografia analogowa. To była fotografia, która tworzyła się, tworzona była w ciemni fotograficznej, która powstawała tak naprawdę przy ogromnym udziale autora. Tam trzeba było wielu zabiegów, zabiegów trzeba było wykonać wiele, które pozwalały na osiągnięcie takiego znakomitego efektu. Ja jestem pod silnym wrażeniem. Jak zobaczyłem te fotografie, już wydrukowane, bo oczywiście znałem je z internetu, ja nie miałem nigdy przyjemności oryginału zobaczyć. Natomiast znałem je z internetu, a wiem, że w Radomiu była wystawa Andrzeja Krynickiego kiedyś. Tomek, tak? Nie pamiętasz. Mnie się wydaje, że w Wojewódzkim Domu Kultury była wystawa, ale to teraz pokazujemy jakby jej reaktywację, coś nowego, ale tak samo znakomitego jak ty. Ja jestem pod bardzo silnym wrażeniem tej wystawy i tak jak mówię, ona jest współczesna, ona jest wspaniała, teraźniejsza, taka jak... No każdy by sobie życzył, żeby taką wystawę otworzyć za kilkadziesiąt lat i ktoś powiedział, to jest współczesna wystawa, jest znakomita, przepraszam, że się powtarzam, ale to jest wielkie wrażenie moje, które odczułem, kiedy zobaczyłem te fotografie w tej wersji po raz pierwszy. Wielka praca, przede wszystkim tych trzech osób, które tutaj, no ale oczywiście to tylko odtworzenie. To jest wspaniała myśl twórcza autora. Autora, który rękami analogowe, stworzył analogowe obrazy, które są zupełnie inne od tego, co przyzwyczailiśmy się mówić, że to są fotografie analogowe. Wspaniałe dzieło. Zapraszam tutaj pana Marcina. Ponieważ ja zwykle jestem po tej drugiej stronie, tam tutaj jak kolega filmuje, więc jeżeli coś palnę głupiego, to sorry, ze stresu. Ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za pomysł, za doprowadzenie do realizacji zarówno panu, jak i Krzyśkowi, bo bez was ja bym tego nie zrobił. Ja nie potrafię chodzić, zabiegać o stworzenie wystawy. To są rzeczy, które są dla mnie czymś absolutnie abstrakcyjnym i właściwie niemożliwym do załatwienia. To jest jednocześnie coś, co no niestety muszę z przykrością stwierdzić, w pewnym sensie zaszczepił we mnie przypadek, kiedy po śmierci ojca poszedłem do Gazety Wyborczej i chciałem, żeby ktoś, kto się zajmuje działem kultura, dał wzmiankę, że umarł facet, tak, który miał na swoim koncie setki nagród, wyróżnień, medali na całym świecie, był wystawiany obok Jean-Louis Siffa, Helmuta Newtona i tak dalej. I w odpowiedzi z drugiej strony słuchawki, bo ja przyniosłem wszystkie materiały, z drugiej strony słuchawki, bo nawet facet nie chciał zejść do mnie, usłyszałem, no wie pan, ale Polacy zdobywają dużo różnych nagród. Wie pan, to nic szczególnego. Ja o tym wspominam cały czas, bo to we mnie tkwi. I dlatego bardzo, bardzo dziękuję, bo bez was, tu, bez was, tak, wszystkich, po prostu nie byłoby szans, bo ja nie potrafię za tym chodzić. Co do prac, to tak jak tu już pan wspominał, to odbitki barytowe, które są czasami w okropnym stanie, bo zjeździły pół świata, trzeba było wyretuszować. Niektóre trzeba było cyfrowo odtworzyć, tam kopiując no, z różnych zdjęć tak naprawdę fragmenty. No była to praca, myślę, że jakby ktoś sfilmował to z boku, to na YouTubie byłby niezły ubaw, tylko trzeba by było wypikać 90% tego, co ja mówię.
No bo czasami nie było z czego kopiować, tak? A rysy były tak koszmarne, że no po wydruku wyglądałoby to bardzo źle. Co do samej fotografii. Ja niedawno rozmawiałem z kolegą, który w akcie widzi generalnie erotykę. Ja zacząłem z nim rozmawiać tam, że to wcale nie jest tak. Ta rozmowa w sumie do niczego nie doprowadziła, bo on pozostał przy swoim stanowisku, do czego oczywiście ma prawo. Natomiast ojciec, tak jak ja to widzę, ojciec bawił się przede wszystkim bryłą, tak? Dla mnie to on był takim rzeźbiarzem. Rzeźbiarzem w fotografii, który gdzieś w jakiś sposób znajdował linie kobiecego ciała, które w jakiś sposób odpowiadają, zgrywają się, a czasami są w kontrze do tego, co jest wokół niej. Bawił się słońcem, bawił się głębokimi czerniami. Tutaj pan wspominał o tych zabiegach. Ojciec miał taki patent, że w tych czasach, kiedy i papiery, i wywoływacze, no to był chłam, tak? Tam brakowało srebra. Ojciec brał gorącą watę z gorącą wodą i jeszcze na tych odbitkach dopalał czernie, tak żeby czerń była czernią. One dzisiaj oczywiście nie są czarne, tak? Bo minęło tych 50 lat, czy nawet 70, zaraz 20, no nie, 50 lat, więc te odbitki już nie mają takiej tak gigantycznej kontrastowości, jak miały kiedyś, ale to widać, bo widać zamysł. I tutaj przy drukowaniu zastanawialiśmy się nad niektórymi pracami, czy na pewno musi to być aż tak czarne, ale ponieważ wydaje się, że zamiar ojca taki był, no to poszliśmy w takie czernie. I nie wiem tak naprawdę, co więcej powiedzieć, bo miałem spisane na kartce, tą kartkę mam z tyłu i chyba nie chcę do niej sięgać, ponieważ chyba mam już dosyć przemów, bo to nie jest moja dziedzina. Dziękuję i zapraszam. A, jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, że oglądajcie te zdjęcia, nie mówię, że wszystkie zdjęcia jako całość, tak jako wystawę, tylko mówię każde zdjęcie jako pracę, nie elementy. Nie elementy są ważne, tylko ta całość. I tyle. Taka moja ogromna prośba. Dziękuję bardzo. Nie dosłyszałem, co powiedział. Jeszcze chwilę, jak mogę powiedzieć. Zwróćcie Państwo uwagę, że zdjęcia najczęściej powstawały w jednym egzemplarzu. To jest bardzo ważna rzecz, a więc już dalej pokazywać tych zdjęć się nie dało, bo one były na konkursie, wracały do Polski w różnym stanie, a potem jeszcze pokazywane gdzieś były w Polsce, w związku z tym one po prostu są zniszczone. W jednym egzemplarzu powstawały fotografie. Jeszcze taka mała ciekawostka. Jak drukowaliśmy z dyrektorem katalog, to zadzwonił do mnie drukarz i mówi: słuchaj, coś ty schrzanił tutaj. To tak nie może być. Takie czarne? Ja mówię: no tak, takie czarne. To może ci prześlę, może to nieprawda, może zobaczysz. Ja mówię: nie, spokojnie, to jest dobrze. Tak to jest. To jest niesamowicie głęboka czerń, która świetnie została tutaj pokazywana. Wybraliście znakomity papier, wybraliście znakomite możliwości wydruku i tutaj obu, bo drukował Tomek Schmidt, nasz przyjaciel z RTF-u. Kiedyś z RTF-u, teraz to tam się gdzieś indziej chowa. Tu pod nadzorem pana Marcina, ale to są naprawdę perfekcyjne wydruki. Ja bym teraz poprosił, ja pójdę po panią, a ty pójdź po synową i tutaj ich wszyscy do środka zaprosimy. Proszę państwa, zanim wróci Leszek, to mam dla państwa trzy zaproszenia, bo zaczynamy od 4 czerwca
uruchamiać nasze kino. W ramach kina studyjnego padło tu nazwisko, pan Marcin wspomniał, Helmut Newton. Trzy zaproszenia. Kto z państwa jest chętny? Nie będziemy tu wymyślać jakichś konkursów. Ja bym prosił, żebyś dał przede wszystkim jedno zaproszenie Krzysiowi, jedno podwójne zaproszenie Krzysiowi, bo on cię To jest pojedyncze czy pojedyncze to są? Pojedyncze, no to jedno jemu. Widocznie, a reszta no to już... Te dwie panie. Znaczy to są zaproszenia, do kina zapraszamy jak najbardziej w 4 czerwca, także to... Gratis dla pań czy dla państwa, natomiast czy tak, to tam jest do 10 czerwca można oglądać film. Oho. No, narzeczona. Nie narzeczona, zapomniałem się wyłączyć. Prosimy, tak, panie Marcinie, to... prosimy. Aha, ale Leszek w matkach czy bez matek? Ja pani, pani. Aha, to ja pani. Proszę państwa, taką małą dygresję, to co pan Marcin powiedział, że nie mógł się doprosić pokazania, czy w ogóle jakiejś zmianki, a tutaj powiem tak, z Leszkiem znamy się już sporo czasu, długo chodził i mówił, że jest 60-lecie. Właśnie w tym roku my już rozmowę o wystawie zaczęliśmy w tamtym roku. Także nie uciekamy jako instytucja kultury od fotografii, bo to też jest jakby domena sztuki współczesnej gdzieś wpisana w tym wszystkim. Szeroki jest wachlarz tego, dlatego fotografia też jest tą podstawą. Zresztą wystawy u nas fotografików się odbywały. Wcześniej są tu panowie, których wystawa też była, także jesteśmy otwarci. To nie jest tak, że instytucja wybiera i nie pokazuje. A oglądałem tą wystawę jedną i drugą wcześniej i powiem szczerze, że naprawdę... Znaczy rządzi pan wspaniałym miejscem, powiem szczerze. To... Byłem tutaj miesiąc temu, czy dwa miesiące temu na zdjęciach. Jest to cudowne miejsce. Cudowne miejsce, na pięknych wystawach byłem. Naprawdę... Wiwat elektrownia, wiwat elektryczny. Tak, wiwat. Nie, co? Zapraszamy? Zapraszamy. No to zapraszamy państwa na... Nie wiem, tylko jedną rzecz jeszcze wtrącić, bo tutaj jest stoisko firmy Ricoh i nie są przypadkowo tutaj z tego względu, że wszystkie zdjęcia Andrzeja Krynickiego powstały przy użyciu aparatów marki Pentax. Między innymi dlatego oni są tutaj z prezentacją współczesnego sprzętu. Dziękuję. Proszę państwa, tak jak jest w zaproszeniach, o godzinie 13 otwarcie wystawy Cezarego Dubiela. Państwo zobaczycie wystawę Andrzeja Krynickiego. Zapraszamy ponownie na dół i otworzymy następną wystawę. Zapraszam serdecznie, proszę państwa, na górę do oglądania wystawy.